w dzisiejszym odcinku. Ale duchota. Kolejny dzień się kończy. Pod sam koniec miałem problemy nawigacyjne. Czuję ogromne zmęczenie. Ale nawałnica była niesamowita. Pozdrowienia z Kołaczyc. Powinniśmy je często odwiedzać. Najfajniejszy fragment na całym tym szlaku. A, jeszcze słychać już pierwsze grzmoty. W lesie po prostu drzewa się łamały. Brakuje mi trochę chawi. Ale nasza przygoda jeszcze się nie kończy. Witam serdecznie w kolejnym dniu wędrówki. Takim trochę dziwnym dniu, bo idę sam. Z lekkim plecakiem. Chabi niestety dalej ma jeszcze drobne problemy z łapką, więc odpoczywa u Przemka. A Przemek, kochany, odwiózł mnie do Wielopola. No i zostawił w miejscu, gdzie mnie zabrał 2 dni temu. No i dreptam teraz w okolice Kołaczyc. Mam tam ponad 30 km. I tam znowu Przemek mnie odbierze. Mieszka od szlaku w tamtym miejscu około 6 km. Więc znowu zanocuję dzisiaj u niego. A jutro już z Chabi będę wędrował dalej. No, ta wędrówka w ogóle ma na celu troszeczkę przewartościowanie wędrówek. Nauczenie się chodzenia z Chabi. No teraz, kiedy wiem już, że pies jest już w takim wieku poważnym, muszę jakoś nauczyć się z nim chodzić i pierwsze wnioski są takie, że na pewno tego plecaka nie będę już zakładał. No i Chabi jest w stanie przejść tak bezproblemowo jakieś 20-25 km dziennie. To są takie dystanse, kiedy ona jeszcze chce iść, a później już protestuje, więc no po prostu taka wędrówka, powiedzmy, ma mi dać pewne odpowiedzi. No i póki co daje. No a samo Wielopole, skąd wyruszyłem, jest znane i jest tam dużo pamiątek o Tadeuszu Kantorze, który urodził się w tej miejscowości i bodaj przez pierwsze 6 lat tam swojego życia mieszkał, więc ciekawe miejsce, bardzo też fajne, klimatyczne, niewielkie. Takie miejscowości lubię, ale lubię też przyrodę i mam nadzieję, że zaraz z tych asfaltów szlak odbije w jakieś takie przyjemniejsze tereny i będę mógł w spokoju powędrować przed siebie, no i cieszyć się tą wędrówką. Także lecimy przed siebie.
O, jestem na bardzie. Idzie się dzisiaj po prostu fenomenalnie. Jednak na lekko to zupełnie inna wędrówka. Mam już za sobą 12 km i zajęło mi to chyba, nie wiem, 2,5 godziny. Nie ma dużo przewyższeń póki co, chociaż no, tam na Chełm było trochę pod górę, tutaj teraz na Bardo trochę pod górę. Temperatura jest dość wysoka, ale tak jak mówię, no, z małym plecaczkiem kompletnie tego nie czuć. Trochę koszulka może jest i mokra, ale naprawdę zupełnie inaczej, no leciutko. Niby każdy to wie, ale jak się poczuje różnicę z dnia na dzień, to jest po prostu petarda. Jutro znowu ciężki plecak na plecy i w drogę. Rozmawiałem przed chwileczką z Przemkiem, Habi dalej trochę utyka, więc nie wiem. Jutro będzie trzeba zdecydować, czy zostawić ją u niego i iść samemu, czy próbować ryzykować. No nie wiem. Może jeszcze dzisiaj wieczorem gdzieś podjedziemy do weterynarza, żeby lekarz może popatrzył, co z jej łapką jest. I ona po prostu nadepnęła na jakiś kamyk, bo ja pamiętam ten moment, kiedy ona szła i na takiej szutrowej drodze, właściwie minęliśmy szutrową drogę i weszliśmy na taką bardzo mocną, kamienistą drogę i tam wydaje mi się, że właśnie musiała na coś nadepnąć, no więc no zobaczymy co się będzie działo. No a sam szlak fajny, dzisiaj naprawdę było bardzo dużo widoków, jest tak trochę urozmaicony, bo czasem idzie się takimi drogami asfaltowymi, dużo asfaltów jest, ale są takie fajne widoki. Jest też trochę lasu, gdzie jest trochę chłodniej. Oznakowanie jest idealne, więc naprawdę fajny dzień. No ale trzeba lecieć dalej, do Chabuni.
pozdrowienia z Kołaczyc. Udało mi się tutaj dojść, choć pod sam koniec miałem problemy nawigacyjne, bo przed, ja wiem, jakiś kilometr, może dwa przed Kołaczycami było odbicie w lewo, a później w prawo jakimiś takimi dróżkami, no i tam się skończyły znaki, trzeba było się przebijać przez jakieś tereny stadniny, koni chyba. I później jakimiś takimi niepewnymi ścieżkami udało się dojść już do centrum miasta. Jest tu fajny rynek, naprawdę fajny, taki klimatyczny. Chwilkę tutaj posiedzę, zrobię kilka ujęć i powędruję jeszcze kawałeczek dalej do miejsca, z którego jutro będę startował na Liwocz. No a tam będzie też czekał na mnie Przemek i zobaczymy, co z Habi będę decydował. Czy kontynuować wędrówkę samotnie, czy jednak zabrać Habi dalej. Zobaczymy, a póki co przyjrzyjmy się Kołaczycom. No to koniec na dzisiaj już tej wędrówki. Przede mną już ostatni może kilometr i jadę do Habi. Będziemy decydować, co zrobić. No, jeszcze zapomniałem powiedzieć, że zrobiło się w ciągu dnia bardzo gorąco, znowu pod 30 stopni, właściwie chyba nawet temperatura przekroczyła 30 stopni i było to, szczerze mówiąc, czuć. Dalej zresztą czuć i leje się ze mnie, jak nie wiem. Jutro zapowiadają burzę, więc będzie jak będzie, ale dzień uważam za udany. Dziękuję za towarzystwo i żegnam się, zostawiając się z widoczkiem na Liwocz, na który będę wdrapywał się jutro. Dzięki serdecznie i do zobaczenia w kolejnym dniu. Witam serdecznie w kolejnym dniu wędrówki. Ja właśnie za momencik założę plecak i powędruję dalej w kierunku Brzanki. Teraz jestem tutaj pod krzyżem. Jest tutaj zorganizowana taka droga krzyżowa również a szlak będzie biegł najpierw na Liwocz, później na Brzankę.
Jest godzina 9, a jest tak gorąco, że po prostu nie da się wytrzymać. Po prostu jest duchota, duchota, jeszcze raz duchota. Ma dzisiaj przyjść burza. Habi została jeszcze u Przemka na wszelki wypadek. Możliwe, że wieczorem, jeśli uda mi się dojść na Brzankę, to dojedzie do mnie mój przyjaciel i weźmie Habi. Spędzimy trochę czasu może właśnie tam w tej bacówce. No ale jak to wszystko się ułoży, to zobaczymy w trakcie dnia, bo może być dzisiaj różnie. Także no, ruszam i zobaczymy, jak będzie. Ale duchota. Koszulka po prostu jest mokra, nie ma nawet centymetra kwadratowego suchego. No i pomału zbiera się na deszcz. Chmury już coraz ciemniejsze. Gdzieś tam słychać już pierwsze grzmoty. A za mną dopiero 10 km, więc jak mnie to nie minie bokiem, to będzie prysznic przymusowy. No a droga jest całkiem fajna dzisiaj, taka chyba jeden z najprzyjemniejszych odcinków na szlaku Trzech Pogórzy. Takie już typowo górskie ścieżki, no z wyjątkiem tego fragmentu do Liwocza, gdzie szło się najpierw asfaltem, a później taką utwardzoną drogą, ale później już zejście całkiem przyjemne. Brakuje mi trochę Habi, samemu jednak już inaczej się wędruje, przyzwyczaiłem się, że jest ze mną pies i dzisiaj, wczoraj tak samo, jest tak jakoś dziwnie. No ale wieczorem ją zobaczę, jutro myślę, że już powinna spróbować pochodzić ze mną, także będzie dobrze. Posiedzę chwilkę, napiję się wody, uzupełnię płynę, no i lecę dalej.
No to po deszczu udało się to przeczekać, ale nawałnica była niesamowita. W lesie po prostu drzewa się łamały, więc musiałem szybciutko wybiec z lasu i schowałem się pod takim, no powiedzmy, że daszkiem przy starej chałupie. Później troszeczkę w mniejszym deszczu przeszedłem na przystanek PKS-u i tam przeczekałem prawie cały deszcz, no a później powędrowałem dalej. A teraz jestem tutaj przy szlakowskazie do bacówki na Brzance. Mam jakieś 2,5 godziny, więc fajnie. Próbuję się tam dodzwonić, żeby zarezerwować sobie nocleg, ale na razie bezskutecznie. No, szlak dalej jest fajny, urokliwy. Chyba najfajniejszy fragment na całym tym szlaku dzisiaj. No, dodatkowo jeszcze później, jak się ten deszcz skończył, to taka się zrobiła fajna atmosfera. To wszystko parowało po tym deszczu. No, zrobiło się naprawdę fajnie. Temperatura najpierw troszeczkę spadła, a teraz znowu zaczyna się robić duszno, więc zakładam plecak i lecę. Aha, jeszcze wcześniej, gdyby ktoś chciał iść tym szlakiem, no to do 30 września trwają prace modernizacyjne na szlaku. Tutaj jest taka informacja, tutaj na ekranie ją teraz umieszczę, także w razie czego trzeba uważać, chociaż nie ma jakichś specjalnych utrudnień, więc można sobie z tym poradzić. Ok, lecę dalej. Kolejny dzień się kończy. W nogach znowu ponad 30 km. No, czuję się dzisiaj zmęczony, naprawdę.
dzisiejszy dzień to jakbym wyszedł z sauny. Jestem tak opocony. Naprawdę było bardzo, bardzo duszno. Ale było też bardzo pięknie, naprawdę. Szlak trzech pogórzy. No jest klimatyczny, jest naprawdę piękny, bardzo jest ciekawy. No a dzisiejszy fragment to już chyba trzeci raz mówię, że chyba był najlepszy z tych wszystkich dni na szlaku trzech pogórzy. No a teraz przede mną ostatni kilometr, może trochę więcej, do Bacówki na Brzance. No i czas odpocząć, bo naprawdę czuję ogromne zmęczenie. Także jakieś tam ujęcia z Bacówki to bardziej jutro, a dzisiaj takie serdeczne dziękuję i dobranoc. Do zobaczenia jutro. Witam pięknie w kolejnym dniu na szlaku, w ostatnim dniu na szlaku trzech pogórzy. Wczoraj Przemek wraz z rodziną przywieźli mi habi tutaj do schroniska czy Bacówki Brzanka, w której spędziliśmy noc. Mega miejsce naprawdę. Wczoraj tutaj, no i dzisiaj też rano z właścicielem, z Hubertem rozmawialiśmy długo. Fajny, naprawdę cudowny człowiek, starający się jakby przekazać swoje serce temu miejscu, co mu się udaje, uważam. Natomiast dziwne jest to, że takie miejsce jest tak mało popularne i uważam, że takich miejsc powinno być nie dość, że więcej, to my jeszcze jako wędrowcy powinniśmy je często odwiedzać i wspierać tych ludzi, którzy, dzięki którym góry są naszym domem, bo taka Bacówka to przecież nasz górski dom, o który my też powinniśmy dbać. Także bardzo serdecznie zachęcam Ciebie do odwiedzin tego miejsca. A my teraz z Habi wędrujemy ku mecie naszej wędrówki. Thank you.
Chodź, Darby. Koniec. Koniec. I bam! No to jestem na miejscu, jesteśmy na miejscu. Kolejny szlak długodystansowy w Polsce za mną. Jestem szczęśliwy, że udało się i jestem też szczęśliwy, że mogłem wędrować tak pięknymi terenami, tak pięknym fragmentem Polski. Niedocenionym, bo na szlaku nie spotkałem kompletnie żadnego turysty, a przecież jest tutaj tak pięknie, tak spokojnie, że tylko założyć plecak i iść przed siebie. Więc dziękuję Ci za wspólną wędrówkę, wspólne towarzystwo, ale nasza przygoda jeszcze się nie kończy. Ten odcinek już dobiega końca, natomiast resztę naszych przygód w kolejnym. Także dziękuję serdecznie za obecność i za towarzystwo podczas szlaku trzech pogórzy i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej! W następnym odcinku. Abi, chodź, ruszamy. Taka dodatkowa atrakcja. Ja jeszcze jestem cały rozumiany. I niebo płacze. O, ale jest gorąco, niesamowicie. Habi niestety już strajkuje całkowicie. Powrót troszeczkę inną trasą. Przed nami jeszcze dużo wrażeń, przygód i kolejnych wędrówek.